Dzień dobry. To jest kolejny dzień z naszym zjebo składem. Po mojej lewej, Frimu. Siema. To Zaniak, który ma chujowe mikro i jest dwa pokoje dalej. Ja. Witam. Hejter. Elo. I Żygam. Elo. Dobra. Chcę wam przekazać ważne informacje, ale to już na górze. Przed naszymi ulubieńcami. Dobra, jesteśmy tutaj pod Gildią Bet, naszymi ulubieńcami. I pierwszą rzeczą, jaką chcielibyśmy wam pokazać, no to jest właśnie cmentarzysko. Miejski cmentarz sektora N2, na którym jest tu pochowany lider legendarnej Gildii Bet. Jest to Suchy Exe. Wczoraj tu wisiała główka, lecz kolega, który był biedny, zabrał ją na cele charytatywne dla pomocy dla powodzia. Tutaj jakiś random, też z bedów, też była jego głowa. Wczoraj był oficjalny pogrzeb, lecz zgubiliśmy nagranie, zapis tego pogrzebu. Musicie nam to wybaczyć. I tu jeszcze jest trzeci grób dla trzeciego tutaj pana, który zawiśnie na tym krzyżu. Dobra, jesteśmy obok naszego cmentarzyska tutaj. No i nie wiem, czy pamiętacie, gdy wczoraj nagrywaliśmy daily vloga z naszą gildią. No to tabeczka, oto tabeczka, znaczy fosa, którą wykopaliśmy dla, no dla, no powiemy, że niepełnosprawnej gildii. No została cała po prostu zamurowana. Suchy zignorował naszą pracę. My się staraliśmy, żeby wam tu pomóc, a wy to wszystko za, no zgrifowaliście. Nie zrobiło nam się niemiło. No i chcielibyśmy wam powiedzieć, żebyście... Prosimy, odmurujcie tą fosę. My chcemy tutaj tylko wam pomóc. Macie tutaj cały kuboid, nie wiem po co, z piasku, ściany, nie wiem. Odcinacie się od społeczeństwa. Nie wiem, czy jesteście jacyś aspołeczni. Ale my wam po prostu wykopaliśmy fosę, a wy nas macie, powiem, że w dupie. Zamurowaliście tą fosę obsydianem. I co my teraz mamy zrobić? No, my się postaraliśmy wczoraj. Smutno nam, Arax poszedł płakać i właśnie go dzisiaj z nami nie ma. Chciałem ci, Suchy, powiedzieć, że przykro mi, że to zrobiliście. Oddaję głos do studia. Witam w studiu Radio Maria TSAP. Chciałem wam pokazać informacje sprzed chwili. Wczoraj stwierdziliśmy, że gdy zrobiliśmy już wszystko, zrobiono się smutno, to powiedzieliśmy, że tak nie będzie, sobie nie pozwolimy, żeby oni odcinali się od społeczeństwa i zaczęliśmy budować zamek. Nie jak wam się podoba. Tam jest, nie wiem, logo gildyjne, nietoperz, który, no wiecie o kogo chodzi. Tam Garnek coś tam gadał, taki jeden z zawodowy. Chciałem wam jeszcze tutaj, chodźcie, zapraszam was. Tu jest nasza flaga gildyjna, oko Saurona tak zwane. Witam. Masne ciekawostki. Dobra, pierwsza ciekawostka. To zaczęliśmy budować tutaj drzewkarkę na freekilli, tak zwanych FK. Może zaprezentujemy tutaj. Pierwsze piętro, drugie piętro. Tutaj mówię cyfry, bo będę by nie wiedziały. Muszą na palcach liczyć u stóp. Zapraszam do drugiej ciekawostki. Dobra, druga ciekawostka. To chcieliśmy wam powiedzieć, że budujemy tutaj właśnie bojki, żeby nas nie przebijały freekille tak zwane tam stamtąd z piasku. A społeczni. No, zapraszam do trzeciej ciekawostki. Witam przy trzeciej ciekawostce dzisiaj. Chcielibyśmy wam jeszcze pokazać naszego nowego nabytego zwierzaka gildyjnego, sprowadzonego z świata Craftcore. Nazwabi on się Suchy. Chcielibyśmy wam pokazać proces karmienia tego oto pupila. Jest on niebezpieczny bardzo. Tutaj zrobiliśmy nawet tabliczkę. Proszę o otworzenie klatki. Ja mu tutaj karmię. O, widzicie? Gryzie mocno. Ugryz mnie bardzo dotkliwie. Ja proszę tu o zamknięcie klatki. Rzuciłem mu jedzenie. Jest on bardzo chroniony. Przez 24 godziny na dobę. Ochroniarze są zmieniani co godzinę, żeby się nie zamęczyli. Tutaj możemy zobaczyć proces mycia się przez tego psa, naszego pupila.
Widzicie, jak się pluska? Bardzo ładnie. Jesteśmy z niego zadowoleni. Bo już jest to nasz taki pierwszy zwierzak. Możemy się z nim bawić, rzucać mu różne rzeczy. Także zapraszamy do czwartej i ostatniej ciekawostki. Witam przy czwartej ciekawostce w dzisiejszym daily vlogu. Jest to już końcówka naszego dnia. Jeszcze jest jasno, ale no jest już końcówka dnia tutaj na Craftcore. I chcielibyśmy wam pokazać proces wyprowadzania naszego pupila z klatki. No, zapraszamy. Dobra. Dobra, idziemy, idziemy. Tutaj widzimy. Nasz pupilek czuje się jak u siebie. Jest bardzo zadowolony, że go wypuściliśmy. Tutaj ochroniarz to jest napiętym łukiem, strzałą. Dobra, już starczy, do nogi. Wracamy. Dobra, żegnamy się. Zapraszam do następnych daily vlogów. Na razie. Kiri. Zaraz. Witam przy trzeciej ciekawostce. Chcielibyśmy wam pokazać naszego nowego gildyjnego zwierzaka, którego trzymamy tutaj zamkniętego w klatce na dole. Wabi on się mokry. I chcielibyśmy wam pokazać proces karmienia tutaj naszego tego pupila, takiego zwanego. Proszę o otworzenie klatki, ale bezpiecznie. Tu wystałem rękę, widzicie, ajajaj, ugryzł mnie, niestety się rzuca. Trzeba z daleka mu tu rzucić kości. Widzimy, tutaj dostał. Wypierdala już. Dobra, tutaj już się trochę uspokoił, jak widzimy. Tutaj możemy zobaczyć, jak się kąpie. Ej, kąp się! Mokry! Nie, jeszcze raz! Ej, ale kurwa, ochroniarze mieli być! Witam przy trzeciej ciekawostce. Chcielibyśmy wam dzisiaj jeszcze pokazać tutaj naszego nowego nabytego zwierzaka gildyjnego. Wabi on się suchy. I karmienia tego oto zwierzaka poproszę o otworzenie klatki. Ale tutaj trzeba ostrożnie. O, widzicie, gryzie. Trzeba ostrożnie. Ja mu tutaj zapodam tutaj kości. Proszę o zamknięcie klatki. Kurwa, nie mam tego. Ja pierdolę. Nie.